Jako, że jest Halloween, to pomyślałem, że moglibyśmy zrobić największy Halloweenowy team w Pet Simulator X. No i dzisiaj oprócz tego popowiadam wam o nowych rzeczach na temat nowego Pet Simulatora, bo strasznie dziwne rzeczy się pojawiają, jakby Preston strasznie dziwne rzeczy pisze i nie wiadomo, co z tym chodzi. Dzisiaj spróbujemy to rozszyfrować. No jak widzicie, mam taki też skin, powiedzmy, Halloweenowy, jakby to jest mój skin z 2021 roku. Jak zaczynałem nagrywać, takie włosy miałem, no i taki właśnie strój też miałem, taką koszulkę sobie po prostu kiedyś zrobiłem. I mam taki pomysł, żeby właśnie zrobić Halloweenowy team z takich pumpkinów. One nie powinny być drogie. No i może też jakichś innych rzeczy zobaczymy w sumie. Na początku na Trade Plaza, wiadomo, pójdźmy. I ogólnie też musimy sprawdzić nowe hitchpety, bo pojawiły się jakieś w ogóle nowe hitchpety, które są w gierce normalnie i ludzie na Trade Plazie je sprzedają. Prawdopodobnie to są hitchpety z merchu, ale zaraz zobaczymy, o co chodzi. Tutaj sobie musimy podejść. No i właśnie takim pierwszym jest Pixel Dragon, ale tutaj widzę, już są te Titaniki. Titanic Scary Corgi już jest. Jedna sztuka w ogóle tego peta jest. Jakby ten drop dopiero jest dzisiaj. Jak ja ten film nagrywam, to jutro. A więc w jaki sposób te pety są i w jaki sposób ktoś już ma tego peta? Może na Trade Plazie ktoś go wystawił. No ale są tutaj te dwa nowe Titaniki, ale jest inny pet. Jest Pixel Dragon. No i zobaczcie, że 9 sztuk takich jest. Ciekawe, czy ktoś to wystawia. Gdzieś jest ten pet? No to w sumie to jest ciekawe. Na pewno ktoś to za 10 trylionów wystawił. Nie ma szans, że tanie ktoś to wystawił. Ale zobaczymy, o co z tym chodzi. No jakby dziwne rzeczy, powiem wam, że się dzieją w Pet Simulatorze. Tutaj mamy za 10 trylionów tego peta. No i tutaj jeszcze mamy w ogóle Dominusa, to jest za 10 trylionów. Ciekawe, czy da się kupić od tego gościa tego Dominusa, jak on się nazywa. Jum się nazywa jakiś. Ma w ekwipunku 10 trylionów gemów, a więc ani tego nie da się kupić niestety od niego. Tutaj w ogóle Shiny Pumpkin Cat za 2,5 tryliona. Jakby Shiny Pumpkinów nie dało się jeszcze zdobyć do niedawna, bo dopiero w tym roku, na początku tego roku to dodali, no a event był w tamtym roku Halloweenowy. Dobra, ale przechodzę też do takich leaków dziwnych. Preston na Twitterze Big Games wrzucił dziwny post, który automatycznie usunął. Jakby tutaj zobaczcie taki post. I tu napisał, mówiąc o nowym Pet Simulatorze i trzy kropki. Czyli jakby chciał coś powiedzieć o nowym Pet Simulatorze, ale zmienił zdanie i usunął ten wpis automatycznie, od razu usunął ten wpis, ale no ludzie screeny zdążyli porobić. I coś takiego właśnie się pojawiło, więc no to jest taka pierwsza dziwna rzecz. Ale dobra, zanim pogadamy sobie dalej, to musimy się wziąć za kupowanie tych pumpkinów zakichanych. Ogólnie też chciałbym sam sobie podrobić, chociaż jednego zdobyć, jakby powiem wam, że nie chciało mi się na noc zostawiać i tak dalej, ale przydałoby się coś wydropić. W ogóle też będziemy musieli pozarabiać na Trade Plazie, będziemy musieli posprzedawać trochę petów, bo mam tylko 1,2 tryliona, a chciałbym zrobić cały team 21 takich pumpkinów. Jakby za ile to jest ten pumpkin? 150, no to tak za 120 bym kupił. Szukamy takiego do 120. Tu w ogóle dynia się zrespiła? No to ciekawie, że tutaj w strefie VIP się dynia zrespiła. W ogóle dziwne, że tu się respi dynia. Dobra, ale mniejsza w tą dynię. W ogóle czemu to za tyle się sprzedaje? Czemu to za 120... Czemu to za 325 bilionów się sprzedaje? Czy to naprawdę tyle chodzi? Przecież to jest mega zarobek, jak to giga łatwo dropi. Dziwne to jest. Zobaczmy tutaj tego Gold Horse'a. No i taki Dark Matter sprzedał się za 325 bilionów? Może ja swojego też sprzedam w takim razie, skoro i tak w Pet Simulatora nie gram. Tutaj na przykład ktoś za 150 wystawił, ale no to i tak jest giga dużo. Ciekawe, powiem wam. Może w kolejnym odcinku pozarabiamy coś na tym w takim razie. Dobra, ale znajdźmy jakiegokolwiek tego pumpkina w końcu. Dobra, tu jest taki za 135 bilionów, no to to jest taka w miarę cena, a więc kupujemy sobie tego pumpkina i mamy pierwszego pumpkina, czyli mamy trzeciego pumpkina. Już mamy trzy pumpkiny. Jeszcze potrzebujemy tylko, no trochę. I w ogóle jeszcze możemy tutaj sobie to jajko otworzyć. Może tutaj coś ciekawego nam wyleci, co sprzedamy i nie będziemy musieli siedzieć zbyt długo na Trade Plazie. Zobaczmy, jakiś Shiny Kraken na przykład, albo Rainbow Shiny Kraken, no nie, no slime. Prześladuję te slime. I tutaj tak samo zobaczcie, Pixel Corgi. To też jest jakby z merchu jakiegoś, tylko tych petów już jest strasznie dużo. Spróbujmy teraz za te gemy, które mam tak z 7 pumpkinów jeszcze dokupić i będziemy musieli się wziąć za sprzedawanie hitchpetów. Ja dawno hitchpetów nie sprzedawałem na Trade Plazie. No i może te mityki w sumie, skoro one tyle warte są. Tu mamy jednego, tutaj tak naprawdę drugiego możemy sobie zrobić. Tu jeszcze mamy Gold. To może z Golda jeszcze jeden nam wyjdzie. Tutaj jeszcze jakieś mamy, no może na tych mitkach też coś zarobimy w sumie. Ale dobra, tym będziemy się zajmować za chwilę. Na początku kupmy dużo tych pumpkinów właśnie. No i cena ich rośnie. Teraz była ta wyższa 142, wcześniej było 135. Tak postarajmy się maksymalnie do 130 to kupować. No tutaj widzicie, gościu ma za 143, no to trochę drogo to jest. W ogóle tutaj zwykłego hardcora za 550 wystawił Rainbowa, jakby no shiny jest. A czy to naprawdę tyle warte jest? Nie wiem, powiem wam, że jak to tyle warte jest, to ja chyba nano zostawiam
otwieranie jajek na hardkorze, bo ja na hardkorze mam 3 tryliony tych coinów. Dobra, ale szukam jakiegoś po normalnej cenie. Dobra, tutaj mamy kolejnego, tak za 135, no to jest max cen, za jaką chciałbym kupować te pumpkiny. Mamy 4, potrzebujemy jeszcze 6. Dobra, miało być do 135, ale tu mamy za 138 tylko ma podpis, a więc jest trochę więcej warty, a więc sobie go kupmy. Dobra, i mamy kolejnego, 5, z podpisem jakiegoś Shiro Baot, chyba jakiś amerykański youtuber jest, tak mi się wydaje. Tutaj znowu ciutkę drożej od te 3 biliony, ale dobra, już kupimy to. Jakby powiem wam, że to i tak jest dobra cena, jakby najczęściej widzę, że ludzie po 150 wystawiają te pumpkiny. No i mamy kolejnego. I mamy już 6 pumpkinów. Dobra, tutaj są 2 za 140, kupimy te 2. I w sumie opowiem wam dalej o leakach na temat nowego pet symulatora. Tutaj w ogóle za 500, ale z royalty tutaj, ale no to i tak 500 za takie oddawać to szkoda siana. W sumie jeszcze by pasował do Halloween ten Scary Corgi, ale ja chcę full team pumpkinów. Dobra, ale przechodząc dalej do leaków, to pojawiła się masa nowych game passów. Tu zobaczcie screena, no naprawdę dużo tych game passów dodali. Prawdopodobnie w nowym pet symulatorze będą praktycznie te same game passy, które są tutaj, a więc szansa, że przeniosą część game passów jest duża. I w ogóle tutaj zobaczcie, są nazwy tych game passów. Jest na przykład Auto Pet, czyli prawdopodobnie game pass, który automatycznie będzie wam wysyłać pet na coiny. Jest Auto Tap, czyli to, co wam mówiłem, będzie jakiś game pass na kliknięcia, będzie coś ogólnie z kliknięciami w nowym pet symulatorze. No jakieś tam są też na laka, nie na laka, więc może być ciekawie w tym nowym pet symulatorze. Ale dobra, mamy w sumie ile tych pumpkinów? Mamy 8 pumpkinów. Potrzebujemy jeszcze jednego, żeby to fajnie wyglądało i musimy zarobić więcej gemów, bo bez tego niestety niewiele zrobimy w pet symulatorze. Dobra, i tu za 140 kupujemy jeszcze jednego. Dosłownie każdy za te 140 wystawia. I mamy tutaj kolekcję 9. W ogóle co ten gość tutaj kupuje? On mityki zwykłe kupuje. Ale musimy przetestować to, czy ludzie rzeczywiście za tego shiny tyle dają. W ogóle zróbmy teraz to jedną rzecz. Jakby pójdźmy do maszynki Dark Matter i wrzućmy kolejnego mityka i wystawimy 2 te mityki, bo tak jak mówiłem, mam tych coinów tyle, że to mi nie jest do niczego potrzebne. Wystawmy to w taki sposób, znaczy wrzućmy i będzie za 23 minuty. I jeszcze spróbujmy porobić tutaj gold. Może zrobimy kolejnego shiny, tylko rainbowów nie ma, musiałbym dodropić. Ale może ogarniamy więcej. I tutaj to możemy w taki sposób zrobić. Zobaczmy, czy nam wyjdzie shiny. Tu powinno nam go założyć wtedy. No niestety zwykły. Dobra, zróbmy to w taki sposób, jak standardowo robiliśmy, czyli musimy znaleźć trejplazę z Titanikiem, no i po prostu na tej trejplazie coś wystawić. Jakby obstawiam, że na pewno jakiś Dominus Astra jest. Nie ma Dominus Astry? Jakiś Titanik musi gdzieś być. Ktoś musiał gdzieś za 10 trylionów wystawić, żeby nie dało się go kupić. Powiem wam, że szukam i nie mogę nic znaleźć dosłownie. Żadnego Titanika nie mogę wyszukać. Znaczy, no Blobfisha nie wyszuka może. Ale serio, nikt Titanika nie wystawił za 10 trylionów? No dosłownie nic nie ma. Dobra, to weźmy, wpiszmy jakiegoś drugiego Huge Pet, na przykład Huge Cata. I w taki sposób musimy jakąś dobrą trade plazę znaleźć. Tylko tu może być ciężko, bo na przykład teraz mnie na zwykłą wrzuca. Dobra, tepłem się do tego chłopa z tym Pixel Dragonem i tutaj był ten Titanik, to nie wiem, czemu nie chciała mi go wyszukać. No tutaj jest dobra trade plaza, musimy dobrą miejscówę tylko znaleźć, co może być trudne. Czy tu są bogacze? No tu są bogacze. I tu tak samo Titanik jest, Titanik Jolly Cat. I tu w ogóle za 7 trylionów, a nie, to jest Easter, myślałem, że to Huge Cat. Dobra, musimy tu zająć budkę. W ogóle miałem wystawionego jednego peta, jednego Titanika, znaczy Huge Peta. Chciałbym Titanika. Dobra, i co by tu wystawić? Na pewno te mityki bym spróbował, tak jak mówię. Wystawiłbym tutaj 2 te na przykład po 225 bilionów, tak taniej bym powystawiał te pety, żeby to poschodziło po prostu nam. Bałwana jednego bym wystawił za 230 bilionów. Tutaj z kilka tych slajmów zakichanych, nie wiem, po 68. No wystawiam tak tanio, że ktoś to musi kupić. I jeszcze w sumie z 2 te wystawmy, bo tych dużo wydropiłem, jak otwierałem te jajka. Je wystawmy za 130 B. I w sumie ktoś już kupuje tutaj, a więc dobra, tutaj jakiś bogacz przyszedł, będzie nam to kupować. Mam nadzieję. Tutaj wystawmy 2 te za 130. No i dobra, niech sobie gościu to kupuje, a my w tym czasie pójdźmy odebrać pecika. Tutaj widzę chłop bogaty, 3 Titaniki, tutaj jeszcze takie pety. Oj, właśnie, tu też jest ten nowy pet, tu jest taki żółw. Ich też giga mało jest. Dobra, ale pójdźmy odebrać sobie peta stąd. W sumie za 3 minuty będzie dobra. To musimy 3 minuty poczekać i to jedno jajko widzę. Jedno bym sobie kupił. Jakby potrzebujemy gemów na pumpkin katy, ale tam nam schodzą huge pety, a więc zaraz będziemy mieć więcej gemów. Tutaj jeden gościu jest, tutaj drugi, tutaj trzeci. Dobra, mam nadzieję, że któryś coś kupi. My w tym czasie otwórzmy sobie jedno jajko. Proszę mi tutaj dać Titanika oczywiście. Albo Rainbow Shiny Huge Peta. Nie, niestety ani to, ani to. Dobra, niech to się posprzedaje tutaj trochę. I w sumie mogę wystawić już jednego Shiny. Nie wiem, jak ludzie wystawiają za tyle, to ja wystawię to za 199 bilionów. Zobaczymy, czy ktokolwiek to kupi. Dobra, i minęła chwila i już tutaj ładnie to schodzi. Tutaj, nie wiem, piszą shish. Nie wiem, czy coś za tanie wystawiłem, czy tutaj o co chodzi. Znaczy, no tego na pewno tanie wystawiłem, ale nie do końca rozumiem,
co im chodzi. Aha, tutaj już widzę, dlaczego tak piszą, bo tu chłop pisze, że traduje Titanic Blobfisha. Gdzie tutaj jest Titanic Blobfish? Jakby mamy pety ukryte. Już mamy 1,4 tryliona, więc mamy na trochę pumpkinów z powrotem. Tutaj klikniemy, że pokazywało inne pety. Fajnie Pet Simulator wygląda, no nie powiem. Nie zauważyłem, że ta Trey Plaza tak wygląda. Tutaj w ogóle chłop Shiny Huberta ma drugiego Shiny. Tutaj sobie chłop z Blobfishem lata. Fajna Trey Plaza. Powiem wam, że dobrze się tutaj ludzie bawią. Jakby ktoś, kto cały czas grał w Pet Simulatora, no teraz pewnie jest bogaczem, bo jedyne co tak naprawdę robili ludzie, no to tradowali. Tutaj tak samo jest Shiny Lucky Pet. Titanic. Powaleni ludzie tutaj są na tej trejplazie. Dobra, ale ukryjmy to, bo ciężko cokolwiek zobaczyć, jak to tak wszystko jest tutaj. I laguje to strasznie. Co oni tutaj tak stoją pod tą trejplazą moją, pod moją budką? Kupcie mi tutaj tego mityka za 199 bilionów. A ja w tym czasie idę sobie tego drugiego odebrać, bo już raczej minęły 3 minuty. Dobra, i mamy tego mityka i sobie go dostawmy. Zobaczymy, czy nam się sprzeda ten mityk. Jakby on jest tutaj, no ten ma niestety słabe bonusy. Ale dobra, wystawmy go sobie. Wystawmy go za 195 bilionów, bo ten ma słabsze bonusy. Ten drugi ma lepsze bonusy, bo ma royalty. Chociaż ten też ma royalty. No dobra, to niech to sobie tak stoi. Zobaczymy, czy to się sprzeda, bo na przykład tutaj chłop wystawił Shiny Hardcore za 340 bilionów. Niech to tak chwilę sobie postoi. Dobra, i powiem wam, że trochę to zajęło, ale sprzedałem wszystkie te huge pety, które były wystawione. Te mityki niestety się nie sprzedał. O, tutaj w ogóle widzę za 125B. Taki pecik, to my dajmy tutaj 130B. Akurat nam się taki przyda, takiego dokładnie potrzebujemy. Tutaj w ogóle hot dog za 3 tryliony. Ile w ogóle ich jest? 217, to mało tych hot dogów jest. Zobaczymy, czy to uda nam się wylicytować. Gdzieś tu w ogóle widziałem jajko ekskluzywne, ale już nie ma tego jajka. Tutaj za 128 jest taki pecik, dobra, tego od razu też kupujemy. Takich potrzebujemy. W sumie przejrzę, bo jakby tutaj na tej trejplazie chyba dwie sztuki sobie kupimy. Tutaj za 140, dobra, to za 140 też kupię. Jakby nie jest to super tanie, ale ciężko jest tak znaleźć na przykład za 130, jak tutaj kupiliśmy, albo za 128, jak tutaj chłop wystawił. W sumie tych pumpkinów tak naprawdę na każdej trejplazie może być dużo, no bo każdy je teraz dropi. Trzeba sprawdzać wszystkie budki. Dobra, ale tylko na tej jednej kupiliśmy 3 dodatkowe pumpkiny. Tylko założyć mi ich nie chcę. Jakieś takie dziwne megalagi mam. Dobra, no trochę lepiej już nasz team wygląda. Mamy 15? Już 15 tych pumpkinów mamy. Czy jakieś inne pety mam założone? A nie, dobra, tu mam 3 takie założone. Dobra, teraz lepiej, teraz 12 mamy. Dobra, szukam tych pumpkinów dalej. Jeszcze musimy 9 kupić. I w ogóle na przykład tutaj zobaczcie, ile tych dyni jest narespione. 5 dyni jest tutaj, nawet nie da się do skrzynki dostać w żaden sposób. Zablokowali skrzynkę. Nie wiem, powalone to jest, ale dobra, już mam 14 tych pumpkinów, jeszcze trochę. Dobra, i kupujemy ostatniego pumpkina i już będziemy mieć full team 21 takich petów. W ogóle to są jakieś jajka, takie prezenty. Ja chciałbym sobie jakieś jajko kupić jeszcze, ale nie ma żadnych po normalnej cenie, więc dobra. Zakładamy tego pumpkina, no i mamy taki piękny team. A więc zrobiliśmy wszystko i do następnego.